Czas na ostatnie rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia finałowe Ligi Mistrzów. Jesteśmy coraz bliżej wskazania zwycięzców i ukoronowania mistrzów. Zapraszamy na Estadio Metropolitano. Z madryckiego Estadio Metropolitano witają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Na co dzień na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa stołeczna Atletico. Dzisiaj jednak gości on wyjątkowe wydarzenie. Finał UEFA Champions League. Najważniejsze spotkanie w europejskim futbolu klubowym. Oby dzisiejsi rywale zaprezentowali się stosownie do rangi wydarzenia. Real Madrid mierzy się z Liverpoolem. Ależ wszyscy czekali na ten dzisiejszy mecz. Finał Champions League to wydarzenie, które zajmuje specjalne miejsce w kalendarzu piłkarskich fanów. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to najważniejszy mecz klubowy na świecie. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Eder Militao wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Federico Valverde oraz Bellingham zagrają na środku pomocy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Luis Diaz oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Darwina Nuneza. Obejrzycie Państwo wspólnie z nami ten finał UEFA Champions League. Salah. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Sędzia gwiżdża na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Van Dijk. Dominik Szoboszlai. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Znajdu wychodzi na pozycję. Kylian Mbappé. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Kibice nie mają co narzekać. Jude Bellingham konsekwentnie daje im piękne pokazy swoich piłkarskich umiejętności. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bez ręki. Załóż teraz Real. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Dobrze poradził sobie w polu karnym. I teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Ibrahima Konaty. Federico Valverde, Jude Bellingham,
Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Proszę Państwa, 1-0! Real Madrid przybliża się do wygranej w tym finale UEFA Champions League. Córka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. W tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramka w gól bezradny. Piłka w grze. Reds muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Andy Robertson. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. Interwencja w polu karnym. I będziemy mieli gol dla Liverpoolu. Teraz z rogu na 11 metr. I teraz ta centra z rogu zupełnie do nikogo. Aurelien Tchouaméni i Vinicius. Zdecydowane wejście teraz. Jude Bellingham. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Luis Diaz. Do McAllistera. Przy piłce Luis Diaz. O, to był książkowy odbiór piłki. Mają teraz szansę na kontratak. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Alexander Arnold. Liverpool oddaje piłkę. Ofensywna akcja Viniciusa. Czy będzie z tego bramka? Jak Vinicius wykorzysta miejsce na skrzydle? Eduardo Camavinga. Może być niebezpiecznie. Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Tracą kolejną bramkę, motywację do gry i wszelkie szanse na odmianę. A menedżer w pełni świadomy tego, że niewiele tu pomoże. Vinicius przypi, jest za linią obrony, uwaga! Niby całkiem niezła główka, ale jakie zagrożenie może przynieść. Niecelna próba z daleka. Fernand Mendy. O, może być zagrożenie bramki. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. I Vinicius. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Ociera piłka za plecy obrońców. Będzie szansa. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Zobaczmy ponownie wyśmienite zagranie lobem. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunie. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2-1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się gol. Mamy obecnie 3-0. Do McAllistera. Andy Robertson.
Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Luis Diaz. Robertson. Darwin Núñez. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. I piłka do Robertsona. Teraz Darwin Núñez. Groźnie, może strzelać. Nie ma. Obronił ten strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. Ta akcja kończy się niczym. Ferland Mendy. Koniec tej akcji. Trent Alexander-Arnold. Van Dijk. Salah. Militão. E Vinícius. Jude Bellingham. Bellingham traci piłkę. Carvajal. Jude Bellingham. Okazja jak marzenie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Tak to jest, gdy oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Widać, że miał pomysł na techniczny strzał. Coś jednak nie poszło w fazie realizacji. Ma nad czym popracować na treningach, ale doceniamy inicjatywę. Przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Ferland Mendy. Camavinga przy piłce. Teraz Mendy. Bellingham przy piłce. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Teraz bardzo dobrze. Daleka piłka z rogu. Zbyt krótko teraz wybił piłkę. Teraz Tchouaméni. Cudowna piłka, spójrzmy. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Niepewna była to interwencja. Ferland Mendy z piłką. No i po ataku, dobra interwencja. I koniec pierwszej odsłony gry na Estadio Metropolitano. Pora na przerwę. Przystępuje do drugiej połowy meczu po niezwykle udanej pierwszej. Czy podtrzymają swoją skuteczność? Oto jest pytanie. Strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Camavinga. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak.
Niki z tego kontrataku tracą piłkę. Przepisy są w takich przypadkach jasne. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Pewna interwencja w obronie. Federico Valverde. Valverde. Ferland Mendy. Tchouaméni. Bellingham stracił piłkę. Trent Alexander-Arnold. I do Viniciusa. Ależ teraz będzie okazja. Mo Salah. Dobry rzut z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Dobre przerwanie akcji rywala. Federico Valverde. Jude Bellingham. Teraz lepiej to wygląda. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Odbiera czysto w polu karnym. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Wielka szansa dla Nuneza. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. I teraz strata Realu. Mbappé teraz przy piłce. Blokuje to bez trudu. No tak, wielometrowy offside. I będzie zmiana w Liverpoolu. Andy Robertson. Luis Diaz. Luis Diaz przy piłce. Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Mamy rzut rożny dla Liverpoolu. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybija tę piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Przerzuca piłkę nad linią obrony. Tłoku w środkowej strefie trudna o celność podań. I piłka pod nogami Salaha. Teraz jego rzuta. O, i to był książkowy odbiór piłki. Vinicius. Rzut wolny dla Liverpoolu. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór.
tym poziomie tak to nie powinno wyglądać. Piłka na aucie. Jest za linią obrony, uwaga! Jude Bellingham. Teraz będzie niebezpiecznie. Dobrze obroniony strzał. Endo. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Dane wejście w przeciwnika. Kylian Mbappé. Tu trochę wsparcia. Real traci piłkę. Gakpo. Doskonała piłka za obronę. Mamy bramkę, proszę Państwa. Ale to chyba miły akcent na pocieszenie dla kibiców, bo nadal wysoko przegrywają. A do końca niewiele. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońca. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. Bo jak? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Na tablicy wyników 3-1. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Valverde. Mbappé teraz przy piłce. Dobry to był pomysł, ale jest spalony. Gakpo. Skok do rywala i po akcji. I Vinicius. Rzuca piłkę za obronę. Jude Bellingham. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Co za strzał! Zobaczmy powtórkę. W sytuacji 1-1 myślał już tym kątem, by włożyć maksimum siły w tym uderzeniu. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Zatem jest teraz 3-2. Jude Bellingham. Podany na wolne pole. I do Viniciusa. Może podtrzymać rywali. Gol! Podwyższają prowadzenie. O, teraz to już chyba jest w tym finale pozamiatane. Raczej nie zdołają odrobić dwóch bramek straty w tak krótkim czasie. Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. I po tej bramce jest 4-2. I dolicza teraz 3 minuty. Robertson. Luis Diaz. And
Andy Robertson. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Świetne, prostopadłe zagranie. Uwaga, Mbappé dobiega do piłki. I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. Ostatni gwizdek, proszę Państwa! Real Madrid wygrywa Ligę Mistrzów! Cóż można powiedzieć? Wyjątkowy klub, wyjątkowa drużyna i wyjątkowy finał. Wielka radość piłkarzy z Madrytu. Wygrali najważniejsze rozgrywki klubowe w europejskim futbolu. Są na szczycie i zawdzięczają to wyłącznie swojej ciężkiej pracy. Przed nimi prawdziwie biała, królewska noc, podczas której mogą świętować w swoim gronie, a później także z kibicami. Przed nami najważniejszy moment wieczoru. Uhonorowanie zwycięzców UEFA Champions League. Nawet jeśli dla takiego klubu jak Real to pierwszyza, to niewyobrażalna radość piłkarzy, na którą teraz patrzymy, dowodzi, jak niezwykłe to musi być uczucie. Cały ten piłkarski trud po to, żeby doczekać tej chwili. Królewscy wznoszą Puchar Europy. Sięgają po najwyższe laury. Popatrzcie na tę radość. Proszę Państwa, powiedzmy to zatem jeszcze raz. Real Madrid z Pucharem Europy. Zawodnicy podbiegają teraz do trybun z tym wspaniałym pucharem UEFA Champions League, o który tak bardzo walczyli, na który tak bardzo czekali ich kibice. Tak, to jedna z tych chwil, którą piłkarze wygrywający trofeum lubią najbardziej. Już jest po oficjalnej dekoracji. Już się można bawić razem z kibicami. Się. Ależ radość, nie ma co się dziwić, uwieczniają wielką wygraną w Champions League.